Ze mną jest Piotr Ciepał. Piotrze, dzisiaj byłeś tutaj zaproszony w charakterze gościa i widza. Podziwiałeś pokazy. Powiedz mi, jak odczucia? No powiem ci, że całkiem inaczej. W zeszłym roku miałem udział jako uczestnik West of Fashion Day, a dzisiaj jako gość i myślę, że Manila zrobiła duży postęp i bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Czy któryś z projektantów szczególnie zapadł ci w pamięć? No wiesz co, chyba wszyscy zwrócili uwagę na Urzędowskiego, najbardziej chyba spektakularny cały pokaz. Ale jest to raczej taki styl, którego nie da nosić się na co dzień. Nie jest to styl do noszenia, ale jest to typowo pokazowy. Jest to widowisko, jest to show. Piotrze, powiedz mi proszę, jeśli chodzi o twoją kolekcję, to jaka będzie ta najbliższa? Najbliższa to już będzie zaprezentowana w Częstochowie 15 lipca i to już będzie bardziej pod jesień, pod zimę 2017-18. I co zobaczymy? A to przyjedziecie i zobaczycie na miejscu. To na pewno, ale myślałam, że może będziesz chciał zdradzić nam jakąś niespodziankę. No dobrze, powiedz mi Piotrze w takim razie, czym ty się inspirujesz, tworząc swoje kolekcje? Wiesz co, inspiracją może być wszystko i praktycznie każdą jedną rzeczą. Na pewno dużą inspiracją dla mnie osobiście jest muzyka i myślę, że to jest chyba podstawowa rzecz. Dziękuję ci za rozmowę i do zobaczenia na kolejnych eventach, na których widujemy się coraz częściej. No dziękuję bardzo. We'll be right back.